ale to dlatego, że remont był, albo w wersji ze sreberkiem, do tego kubeczek na szczoteczki, ewentualnie na pastę, żeby sobie albo wodę, żeby sobie buźkę popłukać. Pewnie, że w berecie. Beret to jest naprawdę wizytówka firmy. Słuchajcie, teraz tak, Dzień Ojca się zbliża, mamy tutaj taki zestaw. Ten zestaw kosztuje jak zwykle 33 zł i tu jest taki, to jest zestaw MyGlavera. Taki mamy latarkę. Mamy tutaj opakowanie, co w tym opakowaniu? To jest opakowanie do czegoś, do tego scyzoryka. Scyzoryczek ma różne zastosowania i tutaj jest taka pocheweczka na to, 33 zł. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda, o tutaj tak. Widzicie? MyGlavera jak nic. 33 zł. O, to może być też do tego. Zestaw pani Emilia Grabowska, proszę bardzo. Już. Słuchajcie, jeszcze raz proponuję na żeberka. Milenko, to jeszcze raz na żeberka. A jak nikt nie chce na żeberka, to może to sobie kupić na działkę i może być mini suszarka, proszę bardzo, na deseczkę. I olbrzynia. I z żubrem pojedziemy daleko. Słuchajcie, przypominam o tych kubkach. 4 złote sztuka. Mamy szary i biały. 4 złote sztuka. Fajna sprawa. Naprawdę są fajne. Tylko tak jak mówiłam, trzeba zdjąć tą gumeczkę, żeby ją wyprać w zmywarce. A ty są w ogunkach? Ogunka. No ja cały czas oglądam, teraz tam. Także zdejmujemy gumeczkę przed włożeniem do zmywareczki, bo jak z gumeczką, to potem ona pachnie tableteczką. Niebieską czy różową. Słuchajcie, mamy dalsza część remontów. Beret mnie uciskał, teraz muszę trochę bez bereta. Słuchajcie, to jest wykrawa, to jest do usuwania silikonu przy wannach, przy zlewach. To jest taki wykrawacz, on usuwa tą starą część silikonu. Następna rzecz, jaka jest, to było, już mówię, do pozycjonowania, tak? Jak on się nazywał? Pozycjonowanie? Pozycję kafelek, tak? Słuchajcie, to... Wcinania tutaj też jest. Ja pokażę w ten sposób, ale to zawołajcie swoich mężczyzn. Oni naprawdę, to jest dla nich coś bardzo dobrego przy remontach. To jest jakiś ciesielski narzędź. Tak. Narzędzie, żołądzie i zaraz to będzie. Ciesielskie narzędzie to jest. Narzędź. Dobrze mówię narzędź. Tak. Narzędź. To co? Narzędź. Narzędź. No. Tu będziesz mnie polskiego uczyła, jak ja 4 miałam. Słuchajcie, one się rechatają. Mam jeszcze jedną rzecz. Jak zakładamy panele i pióro się złamie, wtedy zastępujemy je tym. I to jest tutaj pokazane, w jaki sposób wymieniamy te pióra. To kosztuje 10 zł. I jest tutaj tych sztuk. Niech oceni. Zaraz powiem. Jeszcze raz to. Niech mąż póki żyje oceni. Już, proszę bardzo, już pokazuję ten narzędź. Super. No. Kamila, nie chowaj go, niech on bo on tam będzie bardzo pomocny. Ja mam więcej narzędzi. Niech oceni to narządzie. Tak, narządzie. Boże, kochany, narządy, gumki i ty, żubrunio. I te, łomżunia. Kamila, czy mąż już wie, do czego to jest? Dokładnie. Zabija żony. To jest parse. Ty, teraz, słyszałaś się, teraz można ciebie zabić. Nie, Kamili nie zabijamy. Nie, Kamili nie. Pyta, co to jest. To ja pokażę. On miał ocenić, a nie pytać. Ja już tutaj pokazuję to. Próbuję to. Nie, tamto. Zaraz dojdziemy może. Kochane moje, teraz mam tak. Stoper do okna. W krateczkę. On kosztuje 15 zł. Ten ciemny też kosztuje 15 zł stoper. I taka tutaj fajna sprawa jest. Stoper do dziecięcego pokoju. Już rzucam tą kratkę. Stoper do dziecięcego pokoju. Piesek. On jest po 18 zł. I króliczek po 18 zł. Stoper do okna. No nie musi być akurat do okna. Może być do szkodka. Tak. No, ale jest fajny, bo jest taki... No jest taki solidny. I to jest piesek. Ma piesek w oczach. Nie widzi. Dziewczynki, pokażcie jeszcze raz to coś do żeberek. Już pokazuję żeberka. Fajna sprawa, naprawdę. Naprawdę, to jest fajne. Także jakby ktoś chciał stopery do okna, nie muszą być to akurat stopery do okna, mogą być jako maskotki, 18 zł. Jest to żeberek, proszę bardzo, pokazuję jak to wygląda. Kątownik nastawny. O, to jest kątownik nastawny, Kamila. To jest kątownik nastawny. I nastawiamy kości. Na przykład, jak połamiemy mężowi nogi, jak ktoś źle zrobi przy remoncie. Pozwała to, Magda? Czy można zastąpić jako suszarkę na działkę? No pewnie, że tak. Talerze można powkładać, o zobacz, można powkładać talerze, talerzyki, no pewnie, że tak. No ile to do żeberek? To do żeberek 25 zł, ostatnia sztuka. Z prochu już go nie poskładam. Posklejamy go. Kamila, my go posklejamy. Jakieś kleje tutaj były. Damy radę. Na gorąco klej mamy jeszcze. My go posklejamy z tego piasku. 25 zł. Ostatnia sztuka, słuchajcie. Teraz tak, za 18 zł, słuchajcie, super sprawa, to jest taki wieszak na wieszaki. Już wam pokazuję, jak to wygląda. Coś takiego. Wieszak na wieszaki. Może być do szafy, może być jako do łazienki, słuchajcie. Bardzo podziękuję, pani nie chce. Pani nie chce, dobrze. Także jakby ktoś miał ochotę, wieszak na wieszaczki, 18 zł. I Boże, Milanka mówi, że to jest do wiertła na wiertarkę udarową. Tak, do żłobienia na... Kable, tak. Do żłobienia w ścianach na kable. Słuchajcie, 5 zł. 5 zł. Mamy dosyć sporo tych do żłobienia. Mamy jeszcze, słuchajcie, jeszcze to jest klamka z zamkiem do okien. To jest taka